Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, które pojawiło się w komentarzach. A mianowicie, co Diner je, że ma taką dobrą kondycję i taką ładną sierść. Podstawowym jedzeniem Dinera jest sucha karma. Jest to karma, którą dostaje praktycznie od małego. Co prawda wcześniej w wersji Young, teraz Adult. Natomiast jest to ta sama karma oraz ten sam smak, który ma od zawsze. Diner jest psiakiem, który nie ma tendencji do opróżnienia miski, gdy mu się tylko ją położy. Je tylko tyle, ile potrzebuje, dzięki czemu tak naprawdę możemy za każdym razem mu tę karmę dosypywać i wiemy, że zje tylko tyle, ile potrzebuje. Wiemy też, że nie jest to złota metoda, bo są takie psy, które no właśnie mają tendencję do opróżniania miski bez względu na ilość, jaką się da w danym momencie. Kolejnym ważnym z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania w domu są psie puszki. Diner dostaje puszkę wieczorem i tylko w ilości jednej łyżeczki od herbaty, czasem dwóch. I to tylko wtedy, kiedy w tym samym momencie nasz kot jest karmiony saszetką. Dlatego, że ona pachnie bardzo intensywnie. Diner już się też nauczył, jakie dźwięki wydaje otwierana saszetka, czy miauczenie kota proszącego o saszetkę. No wówczas nie chcemy go w żaden sposób tutaj krzywdzić. Po prostu w tym samym czasie dostaje jedną łyżeczkę. Tak, na lepsze funkcjonowanie. Niezwykle istotnym i ważnym elementem dinera diety jest olej rybny. Tutaj tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jaki to olej będzie. Grunt, żeby był kupiony w sklepie zoologicznym. Nasz akurat ma też dodatki witamin, dzięki czemu to przyswajanie oleju jest polepszone. Diner co prawda nie dostaje pełnej zalecanej dawki, a tylko pół, dlatego że ta sierść już jest w bardzo dobrej kondycji. Natomiast w przypadku psów, które tą sierść mają szorstką, matową, łamliwą, wówczas uważam, że taka dawka zalecana przez producenta będzie odpowiednia. A w niedalekiej przyszłości na pewno zobaczycie pozytywne efekty u swoich pupili. Staramy się też dbać o Dinera uzębienie. Dlatego też w miarę możliwości dostaje różnego rodzaju gryzaki, dentastiksy. Co prawda nie przekraczając zapotrzebowania zalecanego przez producenta, a nawet bym powiedział, że o wiele, wiele rzadziej. Do ścierania kamienia zębnego również stosujemy wszelkiego rodzaju gryzaki, tak jak chociażby ta kość. Oczywiście Diner potrzebuje o wiele, wiele większej kości, aniżeli pewnie psy inne w tym samym gabarycie co Diner. Natomiast radzi sobie z nimi doskonale, potrafi bez problemu dostać się do szpiku, ale musi się też czasem trochę namęczyć, dzięki czemu właśnie ta płytka kamienna jest usuwana. Jednocześnie Diner wzmacnia sobie dziąsła oraz zęby. Napiszcie proszę, jak wy karmicie swoje zwierzaki, jakie macie własne sposoby, patenty. Ja oczywiście zachęcam również do subskrybowania naszego kanału i zostawienia łapki w górę. I widzimy się, jak zawsze, w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!